The canon law says the same. Kanon 992 z prawa kanonicznego powtarza to samo. You see, if you believe what the Bible teaches, jeśli wierzysz w to, czego naucza Biblia, if you believe the true gospel, jeśli wierzysz w prawdziwej Ewangelii, that salvation is by grace through faith in Christ, że zbawienie jest z łaski przez wiarę w Chrystusa, then the Catholic Church is out of business. To Kościół katolicki traci pracę. Because it makes its money by offering salvation. Ponieważ zarabia pieniądze, oferując zbawienie. Mary plays a great role in salvation. Maria odgrywa wielką rolę w zbawieniu. Saint Bernard said, for example. Święty Bernardy, czy święty? Saint Bernard said. Święty Bernardy mówi tak. All men past, present, and to come. Wszyscy ludzie z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości should look upon Mary as the means and negotiator of salvation. Powinni uważać Marię za środek i pośredniczkę zbawienia. I'm quoting from the most authoritative book on Mary. Są to cytaty z najbardziej autorytatywnej książki, jaka została napisana na temat Marii. It's written by Cardinal and Saint Alphonsus de Liguori. Napisane autorstwa kardynała de Liguori. De Liguori. It's called The Glories of Mary. Jej tytuł to Łaski Marii. And he quotes the Catholic authorities and saints down through history. On powołuje się na autorytety i świętych katolickich z całej historii. Let me just quote some of them. Chciałem zacytować kilka rzeczy. The gates of heaven will open to all. Bramy niebios otworzą się przed wszystkimi, who confide in the protection of Mary. Które swoją ucieczkę mają w Marii. Open to us, O Mary, the gates of paradise. Mario, otwórz przed nami bramy raju. Since thou hast its keys. Ponieważ ty masz doń klucze. Nay, you are its gate. O nie, ty jesteś jego bramą. Blessed are they who know thee, O Mother of God. Błogosławieni są ci, którzy znają cię, Matko Boża. For the knowledge of thee is the high road to everlasting life. Ponieważ znajomość ciebie jest najlepszą z dróg do high road to eternal life. Do życia wiecznego. Mary is the mistress of heaven. Maria jest tajemnicą niebios, panią niebios. For there she commands as she wills. I ona rozkazuje według swojej woli. And admits whom she wills. I uznaje, kogo chce, według swojej woli. He who serves Mary. Ten, kto służy Marii. And for whom she intercedes. I za kim się ona wstawia. Is as certain of heaven as if he were already there. Może być tak pewien nieba, jak gdyby już tam był. And those who do not serve Mary will not be saved. A ten, kto nie służy Marii, nie będzie zbawiony. It's not the official teaching of the church. Ktoś może powiedzieć, no tak, ale to są rzeczy, które mówili jacyś święci, ale nie jest to oficjalna nauka Kościoła. The official teaching of the church is, ale oficjalną nauką Kościoła jest to. All grace is passed from God to Jesus. Wszystkie łaski, które pochodzą from God to Jesus, all od grace. Boga i za pośrednictwem Jezusa, from Jesus to Mary. A później przechodzą za pośrednictwem Marii, then from Mary to us. I dopiero od niej my je otrzymujemy. New Universal Catechism that just came out of the Pentagon, out of the Vatican. Nowy katechizm uniwersalny właśnie co ukazał się. It quotes Vatican II like this. I on cytuje dokumenty drugiego soboru watykańskiego w ten sposób. Now I want you to understand this is the highest Catholic authority. I chciałbym, żebyście zrozumieli, że jest to najwyższy autorytet katolicki. This is the New Universal Catechism. Jest to nowy katechizm uniwersalny. Just released by the Vatican. Dopiero co wypuszczony przez Watykan. Approved by the cardinals.
zaaprobowane przez kardynałów, signed by Johannes Paulus, John Paul II, podpisane przez papieża Jana Pawła II, and is quoting Vatican II, the Second Vatican Council. I cytuje on drugi Sobór Watykański. And it says to the Mother of God. Jest tam napisane do Matki Bożej. All the faithful fly or flee. Wszyscy wierni garną się in all their dangers and needs. We wszystkich niebezpieczeństwach i potrzebach swoich. Now think about that for a moment. Pomyślmy o tym. Can Mary meet all the needs of all Catholics? Czy Maria jest w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby wszystkich katolików? Can she protect all Catholics from all dangers? Czy może ochronić wszystkich katolików od wszelkich niebezpieczeństw? Then she must be omnipotent. W takim razie musi być wszechmogąca. She must be omniscient. Musi być wszechwiedząca. She must be omnipresent. Musi być wszechobecna. She would have to be God. Czyli musi być Bogiem. In order to do that. Żeby temu sprostać. This is the Holy Father's prayer for the Marian year. Jest to modlitwa Ojca Świętego do Marii. This is the prayer of John Paul II. Na rok Maryjny. Jest to modlitwa Jana Pawła II. During the Marian year, which was 1988-1999. Na rok Maryjny 88-89. He says, są tam takie słowa. To you, we confident talks. He's talking to Mary. To jest modlitwa do Marii. To you we entrust the whole of humanity with its hopes and fears. Tobie powierzamy cały rodzaj ludzki z jego nadziejami i obawami. We're putting all humanity in your hands. Czyli całą ludzkość powierzamy w twoje ręce. Do not let it lack the light of true wisdom. Nie skąp jej światła prawdziwej mądrości. In other words, Mary will provide wisdom for the whole world. Innymi słowy, Maria zapewni mądrość całemu światu. Guide its steps in the ways of peace. Kieruj jego krokami na drogach pokoju. Enable all to meet Christ. I uzdolni wszystkich do spotkania z Chrystusem. Sustain us, O Virgin Mary, on our journey of faith. Dziewico Mario, podtrzymuj nas w tej podróży wiary. You understand these are all the things that Christ promises. Czy rozumiemy, że są to wszystko rzeczy, które Chrystus nam obiecuje? Read the Psalms. Przeczytajcie psalmy. David finds his refuge in God. Dawid swoją ucieczkę znajduje w Bogu. The scripture says, underneath are the everlasting arms. Pismo mówi, że pode mną są te wszechmocne ramiona, wszechogranicze ramiona. Says that God will protect us. Bóg będzie mnie chronił. That he will provide for us. On będzie się o nas troszczył. But Pope John Paul II asked Mary to do this. Ale papież Jan Paweł II prosi Marię o to, żeby ona to robiła. Ask Mary to do what only God can do. Prosi Marię, żeby robiła to, co jest w stanie zrobić jedynie Bóg. And then he says finally. I dalej w końcu mówi tak. And obtain for us the grace of eternal salvation. I zapewni nam łaskę wiecznego zbawienia. You could obtain a little booklet. It's very popular. Możemy kupić jedną książkę. Ona jest bardzo popularna. From any Catholic bookstore. Mała książeczka w każdej księgarni katolickiej. And it contains. It's called Devotions to Our Mother of Perpetual Help. Nosi ona tytuł Modlitwy do naszej Matki Nieustającej Nadziei. And let me just quote you one prayer from that. I chciałem zacytować jedną modlitwę z tej książeczki. To thee do I commit my eternal soul. Tobie powierzam moją wieczną duszę. For thou protect me, dear mother. Droga Matko, ochraniaj mnie. I fear nothing. Niczego się nie boję, nie lękam się. Not from all the demons. Ani ze strony demonów. Because you are more powerful than all hell together. Ponieważ ty jesteś mocniejszy niż całe piekło razem wzięte. Listen to this, you evangelicals. Posłuchajcie tego, ewangelicy. Nor do I fear Jesus himself. Nawet Jezusa się nie muszę bać. For by one prayer from thee he will be appeased. Ponieważ jedną twoją modlitwą uśmierzysz jego gniew.
Jesus is my savior. Jezus jest moim zbawicielem. He's my advocate. Jest moim adwokatem. Paul said, the Son of God who loved me and gave himself for me. Paweł pisze, Syn Boży, który umiłował mnie i wydał samego siebie za mnie. But he is presented as my adversary. Ale tutaj jest pokazany jako mój przeciwnik. And Mary must appease him. A Maria musi uśmierzać jego gniew. Or he will damn me. Or he will damn me. A jak nie, to mnie potępi. You know, in all the apparitions of Mary, we wszystkich tych wcieleniach Marii, czy postaciach, whether it's at Medjugorje or Fatima, czy w Medjugorje, czy w Fatimie, Mary comes and says, Maria pojawia się i mówi, how long can I hold my son back? Jak długo mam wstrzymywać swojego syna? Przed wylaniem jego gniewu na nas. The prayer goes on and says this. Modlitwa ta dalej mówi tak. But one thing I fear. Ale jednego się lękam. That in the hour of need. Że w godzinie potrzeby. I may fail to call upon thee. Mogę nie zawołać do ciebie. And thus perish miserably. I poprzez to marnie zginąć. Obtain for me then the pardon of my sins and eternal life. Zyskaj więc dla mnie przebaczenie grzechów i życie wieczne. But Christ obtained for us the pardon of our sins and eternal life. Ale przecież Chrystus zyskał nam przebaczenie grzechów i It's życie wieczne. Przecież to zakończone dzieło. And Catholicism denies that. Ale katolicyzm temu zaprzecza. There are thousands of shrines to Mary around the world. Na całym świecie są tysiące świątyń czy posągów poświęconych Marii. You have some of them here in Poland. Widzicie je tutaj w Polsce. I suppose the most famous would be the one at Jasna Góra to the Black Virgin. To the Black Virgin. Aha, myślę, że najbardziej znany jest obraz czarnej Madonny. There are 937 shrines to Mary in France. We Francji jest 937 figur Marii. There are thousands of shrines around the world. Są tysiące na całym świecie. One shrine outside of Mexico City to Our Lady of Guadalupe. Jedna to sanktuarium na naszej Pani z Guadalupe, gdzieś tam pod Mexico City. 22 million visitors a year. 22 miliony pielgrzymów rocznie. I have only been able to find one shrine to Jesus in all the world. Ale na całym świecie znalazłem tylko jedną figurę Jezusa. Jedno sanktuarium Jezusa. A small shrine in Quebec, Canada. Małe sanktuarium w Quebec, w Kanadzie. Almost no one visits it. Prawie nikt tam nie jeździ. You know that far more prayers are offered to Mary. Wiecie, że znacznie więcej modlitw wznoszonych jest do Marii than to God and Christ combined. Niż do Boga i do Chrystusa razem wziętych. Catholics look to her for salvation. Katolicy w jej stronę kierują wzrok, jeśli chodzi o zbawienie. It's tragic. I to jest tragiczne. Now, we've said nothing of many, many problems. Jest wiele problemów, niewiele o nich powiedzieliśmy. I suppose you know that when Hitler swept through Poland. Myślę, że wiecie, że kiedy Hitler przechodził przez Polskę, there was no reprimand from the Pope. Nie spotkał się z żadną reprymendą ze strony papieża. But the Pope sent Hitler a blessing on his birthday. Natomiast papież wysłał mu życzenie urodzinowe. His 50th birthday had come not too long before. Jego 50. urodziny, swoje 50. urodziny obchodził niedługo przed tym. I don't know whether you know that it was the Vatican that put Hitler in power. Nie wiem, czy wiecie, że to Watykan umieścił Hitlera w urzędzie, dał mu władzę. Received hundreds of millions of dollars from Hitler all through the war. Setki milionów dolarów otrzymał. The Vatican received hundreds of millions of dollars from Hitler during the war. I w ciągu wojny Watykan otrzymał od Hitlera setki milionów dolarów. You know that Hitler was a Catholic.
Wiecie, że Hitler był katolikiem. You know that he was never excommunicated from the church. I wiecie, że nie był nigdy ekskomunikowany z kościoła. You know that Mussolini was never excommunicated from wiecie, że Mussolini nie był nigdy ekskomunikowany. You know that Himmler was never excommunicated. Że Himmler nie został ekskomunikowany. He was never anathematized. Nigdy nie rzucono na niego anatemii. But if you become an evangelical Christian, ale jeśli zostaniesz chrześcijaninem, który wierzy w ewangelicznie, salvation is by grace through faith, jeśli uwierzysz, że zbawienie jest z łaski przez wiarę, then you are anathematized. To od razu jesteś anatema. If a priest marries, jeśli ksiądz się ożeni, he's put out of the church. Zostaje wydalony z kościoła. But Hitler was never put out of the ale Hitler church. Nie został wydalony z Mussolini kościoła. Was put in power by the Vatican. Mussolini został, Mussoliniemu dana została władza przez kościół. Pope Pius IX and the cardinals in Rome. Przez papieża Piusa IX, kardynału rzymskiego. Praise Mussolini as this man chosen by God. I oni mówili o nim, mówili o Mussolinim jako mężu ustanowionym przez Boga. And forbade the Catholics to vote for anyone else. I przestrzegali katolików, żeby, broń Boże, żeby głosowali na kogokolwiek innego. We haven't said anything about the millions of Christians who were killed down through history. Nie mówiliśmy o milionach chrześcijan, którzy zostali zabici na kartach historii. Even before the Reformation, nawet jeszcze przed reformacją, there were Christians who did not give their allegiance to Rome. Byli chrześcijanie, którzy nie chcieli podporządkować się Rzymowi. It was the death penalty not to be a Catholic. Za to, że nie jest się katolikiem, groziła kara śmierci. What is happening in Yugoslavia today? Co się dzieje dzisiaj w Jugosławii? In 1941, Hitler set up a Nazi puppet regime. W 1941 roku Hitler ustanowił nazistowskie rządy w Chorwacji. It was called the Ustasi. Ustaszowie. The Serbians are Orthodox. Serbowie byli prawosławni. The Croatians are Catholics. Chorwaci byli katolikami. With the blessing of the Vatican. I z błogosławieństwem Watykanu. And with priests, bishops, archbishops right there. I w obecności księży, biskupów, arcybiskupów tam na miejscu. Some of them wearing military uniforms. Niektórzy w mundurach wojskowych. The Croatian Ustasi, the Catholics, gave the Serbian Orthodox. Ustaszowie chorwaccy katolicy the choice of conversion to Catholicism or death. Stawiali przed Serbami wybór albo nawrócenie na katolicyzm albo śmierć. And they killed about a million of them. Zabili ich około miliona. Maybe you don't know this. Może o tym nie wiecie. But this is history. A to jest historia. And some of the documents have just been released. Niektóre z tych dokumentów zostały niedawno opublikowane. From archives of the CIA and in South America that have been kept secret for years. Z archiwów CIA, z archiwów południowoamerykańskich, które przez lata były trzymane w tajemnicy. Well, we shouldn't talk about it. Nie powinniśmy o tym rozmawiać. I think we should. Myślę, że powinniśmy. This is history. Ponieważ to jest historia. And after the war, the Vatican, i po wojnie Watykan, smuggled tens of thousands of Nazi war criminals into South America. Przerzucił dziesiątki tysięcy zbrodniarzy nazistowskich do Ameryki Południowej. That was where the Jews caught Eichmann. Sorry? That was where the Jews caught Eichmann. Tam właśnie Żydzi pojmali Eichmanna. That was where they smuggled Klaus Barbie. Tam właśnie przerzucili Klausa Barbiego. And many others that we could name. I wielu innych, których moglibyśmy nawet wymienić. Głównodowodzącym Ustaszów chorwackich, ich Führerem, Hidden in the Vatican for 2 years disguised as a Catholic priest. Był człowiek, który ukrywał się przez 2 lata później w Watykanie w przebraniu za księdza katolickiego. On także został przerzucony do Ameryki Południowej. Where he became the security advisor for the dictator Juan Perón in Argentina. Gdzie był doradcą do spraw bezpieczeństwa Juana Perona, jednego z dyktatorów w Argentynie. When he died some years later, kiedy umarł kilka lat potem, he's buried outside of Madrid in a secret grave today. Został pogrzebany na przedmieściach Madrytu w miejscu nieznanym. Pope John the 23rd, who opened the Vatican, opened Vatican II. Papież John the 23rd. Papież Jan 23, który otwierał drugi sobór watykański, gave this man Ante Pavlik his special blessing.
udzielił publicznie temu człowiekowi szczególnego błogosławieństwa. There's much that the Catholic Church needs to apologize for. Jest wiele rzeczy, za które Kościół katolicki powinien przeprosić. There's much they need to repent of. Jest wiele rzeczy, z których powinien się upamiętać. When Pope Urban II organized the first crusade, kiedy papież Urban VI organizował pierwszą krucjatę, they left a trail of mayhem and murder across Europe. Pozostawił za sobą szlak zbrodni i udręki przez całą Europę. They killed every Jew they could find. Zabijali każdego Żyda, jakiego znaleźli. Let me tell you what happened in Worms, Germany, for example. Chcę wam powiedzieć, co działo się Worms, Germany. City of Worms, Germany. W mieście Worms w Niemczech. As the Jews were being slaughtered, kiedy Żydzi byli mordowani by the crusaders, przez krzyżowców with the sign of the cross, pod znakiem krzyża, 800 of them managed to get to the bishop, the Catholic bishop. 800 z nich przedostało się do biskupa katolickiego. And they asked him for refuge. I prosili go o schronienie. He brought them into a large room. On ich wprowadził do dużej sali. And he said, I can protect you if you will convert to Catholicism. Powiedział im, ochronię was, jeśli nawrócicie się na katolicyzm. And he closed the door to let them consider their decision. Zamknął za nimi drzwi, żeby mogli rozważyć decyzję. When they opened the door sometime later, kiedy otworzył drzwi za jakiś czas, everyone was dead. Wszyscy z nich byli martwi. Husbands had killed their children and their wives and themselves. Mężowie pozabijali dzieci i swoje żony i samych siebie. It was Masada over and over and over across Europe. Po całej Europie powtarzała się Masada. And when the crusaders reached Jerusalem, a kiedy krzyżowcy dotarli do Jerozolimy, one of the first things they did was herd all the Jews into the synagogue and set it ablaze. Jedna z pierwszych rzeczy, jaką zrobili, to zebrali wszystkich Żydów w synagodze i podpalili ją. Hitler justified what he did. Hitler usprawiedliwiał to, co robił. He said the Catholics have done this for centuries. Mówiąc, że katolicy czynili to przez stulecia. It was the popes who first put the Jews in ghettos. To papieże pierwsi umieszczali Żydów w getta. Made them wear a badge. Made them wear an identifying badge, a yellow badge. Kazali im nosić żółte znaki. Made it a death penalty for them to marry a non-Jew. Wyznaczali karę śmierci za to, że poślubiali nieżydówki. There's a great deal to be apologized for. Jest wiele rzeczy, za które należałoby przeprosić. There's a great deal to be repented of. Jest wiele rzeczy, z których należałoby pokutować. And you are still under the anathema. A wy jesteście wciąż pod anatemą. You are damned. Jesteście potępieni. For not accepting. Thank you. Sorry. For not accepting what the Catholic Church teaches. Za nieprzyjęcie nauczania Kościoła katolickiego. It's not pleasant to talk about. Nie jest przyjemnie o tym mówić. But it's true. Ale to prawda. And I think we have to face the facts. I musimy, moim zdaniem, stawić czoła faktom. But the most important fact of all. Ale najważniejszym ze wszystkich faktów involves the eternal destiny of souls. Jest wieczne przeznaczenie dusz ludzi. There's a false gospel that's being taught. Ponieważ uczy się ich fałszywej Ewangelii. There's a false hope that's being given to people. Ponieważ prezentuje się ludziom fałszywą nadzieję. And if we truly love Catholics, jeśli szczerze miłujemy katolików, if we truly love Protestants, jeśli szczerze miłujemy protestantów, every Protestant isn't saved. Nie każdy protestant jest zbawiony. Just because a person is a Baptist doesn't mean they're saved. I to, że ktoś jest baptystą, wcale nie znaczy, że jest zbawiony. And Christ said we're to go into all the world and preach the gospel. I Chrystus mówił, że mamy iść na cały świat, głosząc Ewangelię. To every creature. Każdemu stworzeniu. This is a Catholic country. Jest to kraj katolicki. I'm somewhat aware of the power of the Catholic Church in this country. I jestem świadomy co nieco władzy, jaką Kościół katolicki ma w tym kraju. Therefore, it's not easy to say what I'm saying. Stąd też niełatwo jest mówić to, o czym mówię. It was not easy for Jesus to say what he said. Niełatwo było Jezusowi mówić to, co mówi. The rabbis were in control. Rabini mieli władzę. And he said, "You're leading people astray." A on im mówił,
zwodzicie ludzi na manowce. It was not easy for Paul and the early apostles. Niełatwo było Pawłowi i pierwszym apostołom. They were persecuted. Byli prześladowani. They were beaten. Byli bici. They were imprisoned. Byli wtrąceni do więzienia. And they were killed. I byli zabijani. For teaching, for preaching the gospel in the synagogue. Za głoszenie Ewangelii w synagogach. Because the rabbis didn't like it. Ponieważ rabinom się to nie podobało. Read the book of Acts. Przeczytajcie sobie Dzieje Apostolskie. The rabbis brought them before them. Rabini stawiali ich przed sobą. And they said, we forbid you to preach in the name of Jesus. I zabraniali im nauczać w imieniu Jezusa. And they said, we ought to obey God rather than men. A oni mówili, raczej musimy być posłuszni Bogu niż ludziom. And it's a choice that you face. Jest to wybór, jaki stoi przed wami. You say, well, but I don't have to be quite as, you know, upfront as you are. Ktoś powie, quite as obvious as you are. No tak, ale ja nie muszę wcale być tak, nie muszę tak prosto z mostu mówić jak ty. Let me try to explain that as we close. Ale może chciałem to wyjaśnić, zanim zakończymy. One of my good friends, for example, is Bill Bright, the head of Campus Crusade for Christ. Jednym z moich dobrych przyjaciół jest Bill Bright, jest dyrektorem Campus Crusade for Christ. We've been friends for many years. Przyjaźnimy się od wielu lat. And he's working with Catholics. On pracuje z katolikami. Accepting them as Christians. Przyjmuje ich jako chrześcijan. He says, but Dave, we teach them the four spiritual laws. Mówi, ale Dave, przecież my ich uczymy czterech praw duchowego życia. And they go out and share the four spiritual laws. I oni idą i dzielą się tymi czterema prawami duchowego życia. And I say, Bill, every Catholic believes the four spiritual laws. Ja mówię, Bill, ale każdy katolik wierzy w cztery prawa duchowego życia. They believe that Jesus is God. Oni wierzą, że Jezus jest Bogiem. That he came to this earth through the virgin birth. Że przyszedł na ziemię poprzez narodzenie z dziewicy. Że umarł za ich grzech na krzyżu, that he was resurrected the third day. Że został trzeciego dnia zmartwychwzbudzony. They believe this. Oni w to wierzą. But if that's all you say to them, if that is all you say to them, ale jeśli to jest wszystko, co ich zbawia, then you're not helping them. I'm sorry. If that is all you say to them, ale jeśli to jest wszystko, co masz im do powiedzenia, then you are not helping them, to im nie pomagasz. Because they already believe it. Ponieważ oni już w to wierzą. The problem is what else they believe. Problem polega na tym, w co jeszcze oni wierzą. And unless you contrast the truth, i o ile nie przeciwstawisz tego prawdzie, with the lies that they have been taught, tych kłamstw, których ich uczono, you cannot help them. Nie jesteś w stanie im pomóc. It's the same thing when you're witnessing to a new ager. I to jest to samo, na co napotykamy, kiedy świadczymy wyznawcom New Age. You can talk about God. Możesz im mówić o Bogu. And you think you're communicating. I wydaje ci się, że przekazujesz im prawdę. But they have a different concept of God. Ale oni mają zupełnie inne pojęcie Boga. They're thinking Star Wars Force. A oni myślą o Wojnach Gwiezdnych 4 w tych kategoriach. Or some cosmic energy source. Albo o jakichś źródłach energii kosmicznej. And unless you define your terms, i o ile nie zdefiniujesz swojej terminologii, and you explain the difference between the God of the Bible, i nie wyjaśnisz różnicy między Bogiem Biblii, and the God they believe in, a Bogiem, w jakiego oni wierzą, they will not get the message. To oni nie pojmą, co im mówisz. You can talk to a Christian scientist. Możesz rozmawiać z wyznawcą Christian Science, or Jehovah's Witnesses, albo ze świadkiem Jehowy, about Christ, o Chrystusie. And you may think you're communicating. I może ci się wydawać, że dociera do niego to, co mówisz. But they have a different Christ. Ale oni mają innego Chrystusa. They have a different concept of who Christ is. Oni mają inne pojęcie o tym, kim Chrystus jest. And therefore you must define your terms. A więc musisz zdefiniować swoją terminologię. See, the problem is this. I problem polega na tym, the Catholics have the same language we have. Że katolicy używają tego samego języka, jakiego my używamy. But they mean something else. Ale rozumieją pod tymi pojęciami coś innego. You can talk about salvation. Możesz mówić do nich o zbawieniu. And they seem to agree. I wydaje się, że oni się zgadzają. But for them salvation is a process. Ale dla nich zbawienie jest procesem. It's something they're earning. Jest coś, na co zapracowują. It's something the church is giving them. Jest coś, co Kościół im daje. And unless you define your terms, o ile nie zdefiniujesz terminologii, and you make it clear, i nie wyjaśnisz im, you can leave a soul on the way to hell. Możesz zostawić duszę na drodze do piekła. You can put your arm around them and embrace them as Christians. Jednocześnie obejmując go jako brata chrześcijanina. And you can say, we believe the same thing because we use the same words. Mówiąc, no tak, wierzymy w to samo, bo mówimy. But
tymi samymi słowami. But they mean something else. Ale oni rozumieją pod tym co innego. Why it's necessary. Dlatego canon law says the same. Kanon 992 sprawa kanonicznego powtarza to samo. You see, if you believe what the Bible teaches, jeśli wierzysz w to, czego naucza Biblia, if you believe the true gospel, jeśli wierzysz w prawdziwej Ewangelii, that salvation is by grace through faith in Christ, że zbawieniem jest z łaski przez wiarę w Chrystusa, then the Catholic Church is out of business. To Kościół katolicki traci pracę. Because it makes its money by offering salvation. Ponieważ zarabia pieniądze oferując zbawienie. Mary plays a great role in salvation. Maria odgrywa wielką rolę w zbawieniu. Saint Bernard said, for example. Święty Bernardy, czy święty? Saint Bernard said. Święty Bernardy mówi tak. All men past, present, and to come. Wszyscy ludzie z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości should look upon Mary as the means and negotiator of salvation. Powinni uważać Marię za środek i pośredniczkę zbawienia. I'm quoting from the most authoritative book on Mary. Są to cytaty z najbardziej autorytatywnej książki, jaka została napisana na temat Marii. It's written by a cardinal and saint Alphonsus de Liguori. Napisane autorstwo de Liguori. De Liguori. It's called The Glories of Mary. Jej tytuł to Łaski Marii. And he quotes the Catholic authorities and saints down through history. On powołuje się na autorytety i świętych katolickich z całej historii. Let me just quote some of them. Chciałem zacytować kilka rzeczy. The gates of heaven will open to all. Bramy niebios otworzą się przed wszystkimi, who confide in the protection of Mary. Które swoją ucieczkę mają w Marii. Open to us, O Mary, the gates of paradise. Mario, otwórz przed nami bramy raju. Since thou hast its keys. Ponieważ ty masz doń klucze. Nay, you are its gate. O nie, ty jesteś jego bramą. Blessed are they who know thee, O Mother of God. Błogosławieni są ci, którzy znają cię, Matko Boża. For the knowledge of thee is the high road to everlasting life. Ponieważ znajomość ciebie jest najlepszą z dróg do high road to eternal life. Do życia wiecznego. Mary is the mistress of heaven. Maria jest tajemnicą niebios, panią niebios. For there she commands as she wills. I ona rozkazuje według swojej woli. And admits whom she wills. I uznaje, kogo chce według swojej woli. He who serves Mary. Ten, kto służy Marii. And for whom she intercedes. I za kim się ona wstawia. Is as certain of heaven as if he were already there. Może być tak pewien nieba, jak gdyby już tam był. And those who do not serve Mary will not be saved. A ten, kto nie służy Marii, nie będzie zbawiony. Ktoś może powiedzieć, no tak, ale to są rzeczy, które mówili jacyś święci, ale nie jest to oficjalna nauka Kościoła. The official teaching of the church is, ale oficjalną nauką Kościoła jest to. All grace is passed from God to Jesus. Wszystkie łaski, które pochodzą from God to Jesus, all od Boga i za pośrednictwem Jezusa, from Jesus to Mary, a później przechodzą za pośrednictwem Marii, then from Mary to us. I dopiero od niej my je otrzymujemy. The new Universal Catechism that just came out of the Pentagon, out of the Vatican. Nowy katechizm uniwersalny właśnie co ukazał się. It quotes Vatican II like this. I on cytuje dokumenty drugiego Soboru Watykańskiego w ten sposób. Now I want you to understand this is the highest Catholic authority. I chciałbym, żebyście zrozumieli, że jest to najwyższy autorytet katolicki. This is the new universal catechism. Jest to nowy katechizm uniwersalny. Just released by the Vatican. Dopiero co wypuszczony przez Watykan. Approved by the cardinals. Zaaprobowany przez kardynałów. By Johannes Paulus, John Paul II. Podpisany przez papieża Jana Pawła II. And it's quoting Vatican II, the Second Vatican Council. I cytuje on drugi Sobór Watykański. And it says, to the Mother of God. Jest tam napisane, do Matki Bożej. All the faithful fly or flee.
Wszyscy wierni garną się in all their dangers and needs. We wszystkich niebezpieczeństwach i potrzebach swoich. Now think about that for a moment. Pomyślmy o tym. Can Mary meet all the needs of all Catholics? Czy Maria jest w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby wszystkich katolików? Can she protect all Catholics from all dangers? Czy może ochronić wszystkich katolików od wszelkich niebezpieczeństw? Then she must be omnipotent. W takim razie musi być wszechmogąca. She must be omniscient. Musi być wszechwiedząca. She must be omnipresent. Musi być wszechobecna. She would have to be God. Czyli musi być Bogiem. In order to do that. Żeby temu sprostać. This is the Holy Father's prayer for the Marian year. Jest to modlitwa Ojca Świętego do Marii. This is the prayer of John Paul II. Na rok Maryjny. Jest to modlitwa Jana Pawła II. During the Marian year, which was 1988-1999. Na rok Maryjny 88-89. He says, są tam takie słowa. To you, we confident talks. He's talking to Mary. To jest modlitwa do Marii. To you, we entrust the whole of humanity with its hopes and fears. Tobie powierzamy cały rodzaj ludzki z jego nadziejami i obawami. We're putting all humanity in your hands. Czyli całą ludzkość powierzamy w twoje ręce. Do not let it lack the light of true wisdom. Nie skąp jej światła prawdziwej mądrości. In other words, Mary will provide wisdom for the whole world. Innymi słowy, Maria zapewni mądrość całemu światu. Guide its steps in the ways of peace. Kieruj jego krokami na drogach pokoju. Enable all to meet Christ. I uzdolni wszystkich do spotkania z Chrystusem. Sustain us, O Virgin Mary, on our journey of faith. Dziewico Mario, podtrzymuj nas w tej podróży wiary. You understand these are all the things that Christ promises. Czy rozumiemy, że są to wszystko rzeczy, które Chrystus nam obiecuje? Read the Psalms. Przeczytajcie psalmy. David finds his refuge in God. Dawid swoją ucieczkę znajduje w Bogu. Scripture says, underneath are the everlasting arms. Pismo mówi, że pode mną są te wszechmocne ramiona, wszechogarniające ramiona. Says that God will protect us. Bóg będzie mnie chronił. That He will provide for us. On będzie się o nas troszczył. But Pope John Paul II asked Mary to do this. Ale papież Jan Paweł II prosi Marię o to, żeby ona to robiła. Ask Mary to do what only. Marię, żeby robiła to, co jest w stanie zrobić jedynie Bóg. And then he says finally. I dalej w końcu mówi tak. And obtain for us the grace of eternal salvation. I zapewni nam łaskę wiecznego zbawienia. You could obtain a little booklet. It's very popular. Możemy kupić jedną książkę, ona jest bardzo popularna, from any Catholic bookstore. Mała książeczka w każdej księgarni katolickiej. And it's called Devotions to Our Mother of Perpetual Help. Nosi ona tytuł Modlitwy do naszej Matki Nieustającej Nadziei. And let me just quote you one prayer from that. I chciałem zacytować jedną modlitwę z tej książeczki. To thee do I commit my eternal soul. Tobie powierzam moją wieczną duszę. For thou protect me, dear mother. Droga matko, ochraniaj mnie. I fear nothing. Niczego się nie boję, nie lękam się. Not from all the demons. Ani ze strony demonów. Because you are more powerful than all hell together. Ponieważ Ty jesteś mocniejszy niż całe piekło razem wzięte. Listen to this, you evangelicals. Posłuchajcie tego, Ewangelicy. Nor do I fear Jesus himself. Nawet Jezusa się nie muszę bać. For by one prayer from thee he will be appeased. Ponieważ jedną Twoją modlitwą uśmierzysz Jego gniew. Jesus is my savior. Jezus jest moim Zbawicielem. He's my advocate. Jest moim adwokatem. Paul said, the Son of God who loved me and gave himself for me. Paweł pisze, Syn Boży, który umiłował mnie i wydał samego siebie za mnie. But he is presented as my adversary. Ale tutaj jest pokazany jako mój przeciwnik. And Mary must appease him. A Maria musi uśmierzać jego gniew. Or he will damn me. Or he will damn me. A jak nie, to mnie potępi. You know, in all the apparitions of Mary. We wszystkich tych wcieleniach Marii, czy postaciach, whether it's at Medjugorje or Fatima, czy w Medjugorje, czy w Fatimie,
Mary comes and says, Maria pojawia się i mówi, how long can I hold my son back? Jak długo mam wstrzymywać swojego syna? From pouring out his judgment on this earth. Przed wylaniem jego gniewu na was. The prayer goes on and says this. I modlitwa ta dalej mówi tak. But one thing I fear. Ale jednego się lękam. That in the hour of need, że w godzinie potrzeby I may fail to call upon thee. Mogę nie zawołać do ciebie. And thus perish miserably. I poprzez to marnie zginąć. Obtain for me then the pardon of my sins and eternal life. Zyskaj więc dla mnie przebaczenie grzechów i życie wieczne. But Christ obtained for us the pardon of our sins and eternal life. Ale przecież Chrystus zyskał nam przebaczenie grzechów i it's życie wieczne. Work. Przecież to ono dzieło. And Catholicism denies that. Ale katolicyzm temu zaprzecza. There are thousands of shrines to Mary around the world. Na całym świecie są tysiące świątyń czy posągów poświęconych Marii. You have some of them here in Poland. Widzicie je tutaj w Polsce. I suppose the most famous would be the one at Jasna Góra to the Black Virgin. To the Black Virgin. Aha, myślę, że najbardziej znany jest obraz czarnej Madonny. There are 937 shrines to Mary in France. We Francji jest 937 figur Marii. There are thousands of shrines around the world. Są tysiące na całym świecie. One shrine outside of Mexico City to Our Lady of Guadalupe. Jedna to sanktuarium na naszej Pani z Guadalupe, gdzieś tam pod Mexico City. 22 million visitors a year. 22 miliony pielgrzymów rocznie. I have only been able to find one shrine to Jesus in all the world. Ale na całym świecie znalazłem tylko jedną figurę Jezusa. Jedno sanktuarium Jezusa. A small shrine in Quebec, Canada. Małe sanktuarium w Quebec, w Kanadzie. Almost no one visits it. Prawie nikt tam nie jeździ. You know that far more prayers are offered to Mary. Wiecie, że znacznie więcej modlitw wznoszonych jest do Marii than to God and Christ combined. Niż do Boga i do Chrystusa razem wzięty. Catholics look to her for salvation. Katolicy w jej stronę kierują wzrok, jeśli chodzi o zbawienie. It's tragic. I to jest tragiczne. Now, we've said nothing of many, many problems. Jest wiele problemów, niewiele o nich powiedzieliśmy. I suppose you know that when Hitler swept through Poland. Myślę, że wiecie, że kiedy Hitler przechodził przez Polskę, there was no reprimand from the Pope. Nie spotkał się z żadną reprymendą ze strony papieża. But the Pope sent Hitler a blessing on his birthday. Natomiast papież wysłał mu życzenie urodzinowe. His 50th birthday had come not too long before. Jego 50. urodziny, swoje 50. urodziny obchodził niedługo przed tym. I don't know whether you know that it was the Vatican that put Hitler in power. Nie wiem, czy wiecie, że to Watykan umieścił Hitlera w urzędzie. And received dał mu władzę. Received hundreds of millions of dollars from Hitler all through the war. Setki milionów dolarów otrzymał. The Vatican received hundreds of millions of dollars from Hitler during the war. I w ciągu wojny Watykan otrzymał od Hitlera setki milionów dolarów. You know that Hitler was a Catholic. Wiecie, że Hitler był katolikiem. You know that he was never excommunicated from the church. I nigdy ekskomunikowany z kościoła. You know that Mussolini was never excommunicated from Wiecie, the church. Że Mussolini nie był nigdy ekskomunikowany. You know that Himmler was never excommunicated. Że Himmler nie został ekskomunikowany. He was never anathematized. Nigdy nie rzucono na niego anatemy. But if you become an evangelical Christian, ale jeśli zostaniesz chrześcijaninem, który wierzy w ewangelicznie, jeśli uwierzysz, że zbawienie jest z łaski przez wiarę, then you are anathematized. To od razu jesteś anatema. If a priest marries, jeśli ksiądz się ożeni, he's put out of the church. Zostaje wydalony z kościoła. But Hitler was never put out of the church. Ale Hitler nie został wydalony z kościoła. Mussolini was put in power by the Vatican. Mussoliniemu dana została władza przez kościół. Pope Pius IX and the cardinals in Rome. Przez papieża Piusa IX i kardynałów rzymskich. Praise Mussolini as this man chosen by God. I oni mówili o nim, mówili o Mussolinim jako mężu ustanowionym przez Boga. And forbade the Catholics to vote for anyone else. I przestrzegali katolików, żeby
Broń Boże, żeby głosowania kogokolwiek innego. We haven't said anything about the millions of Christians who were killed down through history. Nie mówiliśmy o milionach chrześcijan, którzy zostali zabici na kartach historii. Even before the Reformation. Nawet jeszcze przed reformacją. There were Christians who did not give their allegiance to Rome. Byli chrześcijanie, którzy nie chcieli podporządkować się Rzymowi. It was the death penalty not to be a Catholic. Za to, że nie jest się katolikiem, groziła kara śmierci. What is happening in Yugoslavia today? Co się dzieje dzisiaj w Jugosławii? In 1941, Hitler set up a Nazi puppet regime. W 1941 roku Hitler ustanowił nazistowskie rządy w Chorwacji. It was called the Ustasi. Ustaszowie. The Serbians are Orthodox. Serbowie byli prawosławni. The Croatians are Catholics. Chorwaci byli katolikami. With the blessing of the Vatican. I z błogosławieństwem Watykanu. And with priests, bishops, archbishops right there. I w obecności księży, biskupów, arcybiskupów tam na miejscu. Some of them wearing military uniforms. Niektórzy w mundurach wojskowych. The Croatian Ustasi, the Catholics, gave the Serbian Orthodox. Ustaszowie chorwaccy katolicy the choice of conversion to Catholicism or death. Stawiali przed Serbami wybór albo